kobiecości. Wystawą trzech pań, które fotografują inne panie. Zatytułowaliśmy tę wystawę Teraz Ewa, ponieważ zarówno osobami fotografującymi, jak i fotografowanymi są kobiety. Kontakt z tą fotografią właśnie przez ojca, a potem właściwie zawsze miałam taką potrzebę, żeby aparat mieć przy sobie, czy na wakacjach, czy gdzieś jak wyjeżdżaliśmy ze znajomymi. W związku z tym tak początkowo była to taka fotografia reportażowa, że tak powiem, uwiecznianie takich chwil, mówię, typowo wakacyjnych, a później tak pomału zaczęło się fotografowanie motylków, kwiatków, jakichś widoczków. No i tak z czasem doszłam do fotografii portretowej. Zaczęły mnie fascynować właśnie ludzkie tutaj emocje, szczególnie właśnie kobiety. Tutaj też miałam okazję publikować swoje zdjęcia z portretu socjologicznego. Dzisiaj przedstawiam akurat portret kobiecy, który staram się pokazać w sposób naturalny i subtelny. Dla mnie osobiście złotym środkiem jest nie tylko odpowiedni kadr, ale także zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Bardzo lubię delikatne i subtelne światło. Uważam, że im jest mniej na fotografii, tym lepiej. Bardzo też się interesuję dokumentem i reportażem. Bardzo lubię układać cykle reportażowe, które jednak pokazują też czasami coś więcej niż tylko zwykły portret. Również zagłębiam się w fotografię reklamową i fotografię wnętrz, która też mi sprawia dużą przyjemność. Postanowiłam, że właśnie na tą wystawę wybiorę cykl zdjęć czarno-białych. Głównie dlatego, że w czerni-bieli moim zdaniem jest większa wymowa zdjęcia, większa ekspresja, więcej emocji można przekazać. Kolor, jeżeli jest, to po prostu musi mieć swoje uzasadnienie. Czasami jak gdzieś jadę nawet sobie samochodem, zobaczę gdzieś jakieś kolory albo coś mnie zainspiruje, to później sobie układam do tego jakieś zdjęcie. Wtedy sobie pomyślę o danej dziewczynie, modelce, danej osobie, pod którą mógł sobie jakby podpiąć to dane zdjęcie. A zazwyczaj wychodzi to tak, że spotykam się z daną dziewczyną czy osobą i po prostu wiele rzeczy wychodzi naturalnie. Naturalnie, o to chodzi, żeby wyszło naturalnie i z tego wyszło dobre zdjęcie.